Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa Najpierw. Ja jestem Aga i tworzę dla Was filmy z serii Clean With Me, czyli Posprzątaj ze mną. Kupiłam ostatnio naklejki, które odmieniają zwykłą, nudną kanapkę w coś dużo fajniejszego. Kosztują niewiele, a radość jest nie do opisania. Ostatnio miałam totalny kociokwik w domu i w pracy, więc dzisiaj chcę skupić się po prostu na ogarnięciu domu, tak z grubsza, bez jakiegoś zbędnego szorowania, bo tym będę zajmować się na dniach w kolejnych filmach, na co Was serdecznie zapraszam. I tak zaczynam tutaj od naszej sypialni. Zdejmuję pościel i nakładam świeżą. I za każdym razem, gdy zdejmuję pościel, gdy ją zmieniam, to staram się odkurzać za każdym razem materac i Was też serdecznie do tego zachęcam, ponieważ to, co znajduje się na materacu, nie jest zbyt fajne i po prostu chodzi o to, że leżymy w tym, śpimy, wdychamy, oddychamy, więc warto ten materac odkurzać jak najczęściej i dobrze też czasami, szczególnie teraz, jak już przychodzą pierwsze chłodniejsze poranki, chłodniejsze wieczory, to warto też zostawić trochę ten materac przy otwartym oknie na jakieś 15-20 minut. I tutaj, jak widzicie, używam mojej maszynki do odkłaczania, ponieważ czasami na materacu pojawiają się takie kłaczki i warto je od razu systematycznie zgarniać, żeby nie narobiło się tego za dużo. Poluję ostatnio od jakiegoś czasu już na jakiś fajny ochraniacz na materac, więc jeżeli macie jakieś sprawdzone, takie bez plastiku, bez tej folii, to dajcie mi znać, jeżeli macie faktycznie coś godnego polecenia, bo mam na oku już dwa, jeden Ziska, a drugi jakiś no name, ale właśnie zastanawiam się, który będzie lepszy. Zależy mi na tym, żeby można było go wyprać w pralce. Moja kołdra ma wymiary 2x2,20 i nie zawsze dobrze trafię w założeniu odpowiedniego rogu, dlatego dobrym sposobem najpierw jest odmierzenie sobie właśnie poszwy do kołdry, żeby nie trzeba było potem tego zmieniać, bo jest to potem niewygodne i tylko wkurza. Ostatnio jedna z Was napisała mi właśnie, że Monika, że ona kładzie właśnie kołdrę na łóżko i dopiero potem kładzie poduszki. Faktycznie bardzo ładnie to wygląda, dzięki za wskazówki, jeżeli macie też jakieś wskazówki dla mnie, co może być ładniej, fajniej i przyjemniej w domu, to oczywiście piszcie też w komentarzach, bo dzięki temu będziemy mogli sobie urządzać domy za każdym razem lepiej. Marzy mi się właśnie takie wielkie łóżko, jak mają w tych master bedroom, pełno poduszek i tak dalej. Na co dzień wiem, że na pewno nie układałabym tych wszystkich poduszek, ale od czasu do czasu na pewno tak. Także gdzieś tam planuję w niedalekiej przyszłości zakup jakichś ogromnych, wielkich poduszek, jakiejś ładnej kapy na łóżko, żeby to ładnie wyglądało. Szybko nastawiam pranie, segreguję i chowam resztę do koszy, żeby nie leżały przy pralce. Będę potem stawiała kolejne pranie. Generalnie tutaj ten kącik mam ochotę też sobie inaczej zaaranżować. Mam ochotę te wszystkie płyny poprzelewać do butelek, ale to wszystko oczywiście z czasem. Będę wszystko, całą łazienkę sprzątać dokładnie na dniach, więc wszystko będę zdejmować i czyścić, wszystkie płytki, podłogę,
Wszystko będzie dokładnie wyszorowane już niebawem. Myślę, że też nagram Wam materiał na to, żebyście mieli właśnie też motywację do posprzątania łazienki. Ja tymczasem dalej sprzątam szybciutko sypialnię, ścieram kurze z szafek nocnych, odkurzam i będę szła dalej. Generalnie te dzisiejsze sprzątanie zajęły mi troszeczkę ponad godzinę, więc naprawdę w godzinę jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Ja już Wam mówiłam o tym wielokrotnie, że w godzinę jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dobrą robotę, więc jeżeli macie teraz luźną godzinę, to nie przesiedźcie tego na Netflixie, ewentualnie włączcie sobie Netflixa albo jakiś inną platformę, włączcie sobie film na YouTubie albo sprzątajcie razem ze mną tutaj, tylko chodzi o to, żebyście coś zrobiły, bo naprawdę za godzinę będziecie mieć totalnie inny dom. Tak jak widzicie, szybko sprzątam wszystko, naprawdę na szybko, żeby po prostu był ład i skład. Generalnie w szafkach mam dużo zaległości, muszę tam posprzątać, posegregować, bo tak naprawdę od kiedy przenieśliśmy te meble właśnie tutaj na hol z dołu, to tak naprawdę powsadzałam wszystko, żeby było, bez jakiejś większej organizacji. Ale to jest coś, co może poczekać, dlatego wciąż nie znalazłam na to czasu odpowiedniego, ale myślę, że jeszcze w tym roku muszę się tym zająć, a nie wiem, czy wiecie, do końca roku zostało już naprawdę niewiele czasu. Thank you.
tutaj w pokoju starszego syna przy zmianie pościeli również odkurzam materac i tak samo zrobię w kolejnym pokoju, w pokoju młodszego syna, więc zawsze przy zmianie pościeli odkurzam te materace. Jeżeli macie odkurzacz, do którego możecie zajrzeć, to polecam zerknąć, co jest w środku właśnie po odkurzeniu materaca. Mocno się zdziwicie, jestem tego pewna. I tak będzie za każdym razem. To nie jest tak, że raz odkurzycie i będzie spokój. Nie. Biały pył, biały proszek będzie za każdym razem, gdy będziecie to odkurzać. Dlatego tak ważne jest to, żeby odkurzać materac jak najczęściej przy każdej zmianie pościeli. Będę Was do tego bardzo mocno zachęcać. Może nie na każdym filmie, ale zawsze, gdy będę zmieniać pościel i będziecie widzieć to na moich nagraniach.
Pokoje na górze wszystkie ogarnięte, pranie już jedna pościel powieszona do suszenia, prześcieradło bardzo szybko mi schnie na tamtej barierce i czas zabierać się za dół, zaczynam od wejścia. W międzyczasie byłam jeszcze na szybkich zakupach, więc zaraz też będę zabierać się za obiad. Tutaj w tym przedpokoju w wiatrołapie bardzo dużo zbiera nam się piasku i sierści naszych zwierzaków. Mamy dwa podhalany, one bardzo lubią wylegiwać się pod drzwiami i gdzieś tam z dworu właśnie ta sierść też nam wpada do domu. To jest normalne, jeżeli mamy zwierzaki. Nasze psiaki nie są na co dzień w domu, nie lubią, jest im za ciepło. To są psy górskie, więc im generalnie jest dobrze na zewnątrz. Także szybko teraz odkurzam, odkładam rzeczy na miejsce, które gdzieś tam nie były od razu pochowane i naprawdę bardzo szybko ogarniam dół i zabieram się za obiad. I na obiad chciałabym Wam bardzo polecić bramborową polewkę. Ostatnio właśnie w moim MCC, czyli w Monsieur Cuisine Connect, w tym Lidl Mixie pojawił się nowy przepis właśnie na bramborową polewkę, czyli kartofankę czeską. Nie robiłam jeszcze takiej kartofanki z suszonymi grzybami. Bardzo nam smakowała ta zupa. Najlepiej smakowała jednak na kolejny dzień. Jednak zupa z takimi intensywnymi smakami jak właśnie suszone grzyby dobrze jak przeleżą trochę. I na drugi dzień ta zupa była o wiele smaczniejsza. Czyli tak jak grochówka, wszystkie gęste zupy najlepiej, jeżeli odstoją przynajmniej te kilkanaście godzin i wtedy można je podać na stół spokojnie na drugi dzień. Bardzo fajnym pomysłem będzie ta zupa na kolację, jeżeli ktoś ma wpaść po prostu nie na jakąś wykwintną kolację, ale jako dodatek ta bramborowa polewka jak najbardziej się nada. Kupiłam ostatnio w Answerze dwie poduchy. Ja miałam je w koszyku już od dawna, bo bardzo mi się podobały i na Black Friday udało mi się kupić je troszeczkę taniej niż były normalnie. Także ze stówki były przecenione na 40 parę złotych. Warto czasami poczekać, bo czasem może się okazać, że możemy kupić coś o wiele taniej. I co? Ja już powoli będę kończyć. Moje sprzątanie tutaj powoli już zostaje zakończone. Dajcie mi w komentarzu pod spodem, pod filmem znać, czy udało mi się zmotywować Was do czegokolwiek. Nawet jeżeli udało Wam się wstawić w międzyczasie pranie, będę bardzo usatysfakcjonowana, to znaczy, że moje filmy działają, robią robotę, dzięki czemu nasze wszystkie domy będą czyste, pachnące i przyjemne. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dajcie kciuka w górę i w komentarzu pod spodem właśnie dajcie znać, co dzisiaj posprzątaliście. Może ja znajdę też motywację do posprzątania jakiegoś miejsca i szczególnie, żebym mogła zająć się tymi szafkami, szufladami, w których powinnam już dawno temu była zrobić porządek. Ja tymczasem z Wami się żegnam i okna już też do umycia, jak widać. Ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa! Like, oh my god, ride into your legs like, oh my god, and let's go on a day like, oh my god, when I'm back from LA like, oh my god, yeah, she still think it's odd, yeah, I got all these fans, she's the only one I want, yeah, impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah, you might get a pension if you work it for me long, yeah, it's gonna be a long, yeah, I don't know how they get like that. Recognize my runs and get them fixed like that. Booming through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah, yes or no, how'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Oh, you do?
pot, I know. Born in 1994, you're still a scrub, but I still don't think you notice how to love. But I gotta know that if I take it down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, man. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. The way you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah, 80 in a 40, I'm a nervous bitch. I'm flyer than your X-Men. I'm flyer than your next man. I'm flyer than.